Samolot z jedną osobą na pokładzie Alanem Goldem startuje podczas burzy z niestrzeżonego lotniska Mackenzie'ego. Pilot pożyczył maszynę od znanego z agresji miejscowego rozbójnika Trevora Phillipsa, który kazał mu ją oddać do północy. Jest godzina 23:14, więc mimo burzy Alan Gold musi przylecieć do Sandy Shores, aby oddać samolot w ręce właściciela. Pilot wyłączył komunikację i radar, dlatego jest niewidoczny dla wież kontrolnych. Musi więc uważać, żeby nie zderzyć się z innymi maszynami. Trevor Phillips ustalił z Alanem Goldem, że jeśli on nie odda mu samolotu do 12 w nocy, on zbombarduje jego dom. Kolejne perspektywy w morzu potrzeb. Przed północą samolot zderzył się z inną, większą maszyną i roztrzaskał się o zbocze wzgórza. Niestety pilot nie przeżył wypadku. Około godziny 5 rano pierwsze służby dojechały na miejsce zdarzenia. Zajęło im to bardzo dużo czasu, bo tego dnia drogi są bardzo śliskie i nieprzejezdne. O godzinie 8 przyjeżdża śledczy. Jest nim 45-letni Martin Sleeveman.